właśnie skończyłem oglądać Edge Runners od studia Trigger, odpowiedzialnego m.in. za dwa epizody Star Wars Vision i Little Witch Academia, ale to nieistotne, oraz CD Projektu Red i nagrywam tę recenzję przekonany, że wytworzę mem, że jeżeli na kanale moim pojawia się pozytywna recenzja fantastyki, to na pewno będzie to animacja, ponieważ po Arcane, po Castlevania, po Legend of Vox Machina, Cyberpunk Edgerunners dołącza do absolutnej elity. I mam wrażenie, że jeżeli poszukujemy w 2022 roku dobrego światotwórstwa, czyli wiecie, nie takiego jak przy Rings of Power, to powinniśmy sięgnąć po animację. Jestem olśniony tym, w jaki sposób wygląda Cyberpunk Edgerunners, a zarazem jestem smutny, bo tak mogła wyglądać gra studia CD Projekt Red, to znaczy Cyberpunk 2077. Cyberpunk Edgerunners mianowicie odhacza absolutnie wszystkie tropy cyberpunkowe, które możecie chcieć. Jest przepiękna, neonowa estetyka. Jest ciemny Night City, w którym rozpoznajemy, to jest gratka dla graczy, znane lokacje od Afterlife po Badlands, a nawet bazę na Księżycu. Są niesamowite, charyzmatyczne, magnetyczne, punkowe postaci, które realizują tę ważną dla Mike'a Pondsmitha, twórcy uniwersum Cyberpunk 2020, zasadę street credu, to znaczy szacunku ulicy, który zbieramy zarówno przez niesamowite osiągnięcia punkowe i rewolucyjne w walce z korposami, jak i styl, który tutaj objawia się oczywiście w stylu graficznym, ale także w fantastycznych projektach postaci. Natomiast to, co jest najpiękniejsze absolutnie, to to, w jaki sposób postaci rzeczone błyskawicznie nawiązują relacje. Po 2-3 odcinkach jesteśmy zaznajomieni z nimi tak, jakbyśmy grali 200 czy 300 godzin w grę wideo, albo obejrzeli 5 sezonów serialu. Mistrzostwo prowadzenia narracji, ale także mistrzostwo budowania relacji pomiędzy postaciami w bardzo krótkim czasie i w bardzo oszczędny sposób. Mimo że Cyberpunk Edgerunners olśniewa na tym poziomie wizualnym, jest to feria barw, szaleństwa, dzikich walk i tak dalej, to na poziomie emocjonalnym i na poziomie budowania portretu charakterologicznego i psychologicznego postaci jest to narracja niesamowicie oszczędna, więc niech nie zwiodą was te bombastyczne obrazy, które pojawiają się między innymi też w tym zwiastunie, który wam teraz pokazuję, ponieważ Cyberpunk Edgerunners jest znacznie bardziej kameralną produkcją, niż nie moglibyśmy przypuszczać. A co najważniejsze, produkcją, która pokazuje to, co jest absolutnie najważniejsze dla cyberpunka, to znaczy przekraczanie granic człowieczeństwa. Ale równocześnie także życia w świecie, w którym walka klas i rozbestwiony, rozpasany kapitalizm doprowadziły ludzi absolutnie na skraj nędzy. Świat cyberpunkowy w zasadzie jest bardzo bliski naszemu pod tym względem, z tą może różnicą, że nie mamy takiej dobrej technologii, tak fajnie działającej, ale poza tym niestety wszystkie inne aspekty świata cyberpunkowego, czyli rosnąca dysproporcja między klasami najbardziej zarabiającymi, a tymi, którzy znajdują się na skraju ubóstwa. Prywatyzacja edukacji, jej żenujące i żałosne konsekwencje dla rozwoju jednostek. Następnie problem związany z tym, że jeżeli chcecie mieć dobrą opiekę medyczną, to przygotujcie się lepiej na najlepszy platynowy pakiet Medicoveru, ponieważ na NFZ-cie to przyjmą was najwyżej do jakiegoś nędznego szpitala, w którym ledwo są pieniądze na prąd. Co przepięknie jest w serialu pokazane w początkowych sekwencjach. Nie chcę wam zaspoilować, ale wizyta w szpitalu dla naszego głównego bohatera będzie bardzo istotna i traumatyczna. Wreszcie w świecie cyberpunkowym mamy do czynienia z rozpasanym korporacjonizmem, z przejęciem władzy, która była dotąd w gestii państw, przez drapieżne korporacje, które uzależniają od siebie absolutnie wszystkich. Ale równocześnie mamy tam ten duch punkowy, rewolucyjny, wykraczania poza bariery, które są nam stawiane, ale także walki z opresyjnym systemem. Nawet wtedy, jeżeli wiemy, że przegramy, to przynajmniej chcemy odejść z hukiem. To jest przesłanie, które miał Johnny Silverhand, grany przez Keanu Reevesa w Cyberpunk 2077 i to jest też przesłanie, które pojawia się w Cyberpunk Edgerunners. A na sam koniec słowo ode mnie w związku ze światotwórstwem. Cyberpunk Edgerunners pokazuje to, czego nie jest w stanie zrobić Rings of Power. Jest to utwór osadzony w świecie, nie adaptacja żadnego materiału źródłowego, tak samo jak Rings of Power,
Ale w odróżnieniu od Rings of Power mamy tutaj do czynienia ze znajomymi lokacjami, jako się rzekło, miło ponownie odwiedzić Afterlife, który wygląda jak Afterlife i jest rozpoznawany przez nas jako Afterlife. Miło nawet znaleźć się na strasznej w grze, ale ładnie wyglądającej mapie Cyberpunka 2077. Miło nawet zobaczyć interfejs, który został przeszczepiony praktycznie 1:1 z gry wideo w momencie, w którym obserwujemy chociażby rozmowy między postaciami. Wizualizowane jest to na ekranie w analogiczny sposób. Miło wreszcie spotkać tak samo wyglądające postaci. To niesamowite, że się tak da zrobić, że postaci wyglądają tak samo i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Wreszcie miło powrócić do świata, który znamy. Jest to strategia bardzo przemyślana, ponieważ jak przyjrzycie się zapowiedziom z raportów giełdowych CD Projektu Red, oni chcieli właśnie tworzyć tego rodzaju transmedialny świat, czyli taki, który nie będzie tylko w grze wideo, ale będzie także na innych platformach medialnych. I anime Edgerunners świetnie pokazuje, jak to można zrobić przy zachowaniu wolności artystycznej twórców, czyli studia Trigger, ale także polskiego scenarzysty, który za całość odpowiadał. Jest to, krótko mówiąc, mistrzostwo nie tylko w skali spójnej, dobrze opowiedzianej, 10-odcinkowej opowieści, która pozostawi was z ciężkim ładunkiem emocjonalnym i naprawdę wieloma przemyśleniami, ale równocześnie jest to mistrzostwo światotwórstwa, nowoczesnego światotwórstwa, które pokazuje, w jaki sposób możemy łączyć ze sobą różne platformy medialne, ale nie tak, żeby ci z was, którzy na przykład nie grali w grę Cyberpunk 2077, mieli poczucie, że czegoś nie wiedzą. Absolutnie nie. Możecie nie grać w tę grę, obejrzeć serial i dalej czerpać z tego niesamowitą satysfakcję. Możecie wszakże poczuć się zachęceni do zagrania w Cyberpunka 2077 przez ten serial. Jeśli mówię, to ja, człowiek cokolwiek krytyczny wobec Cyberpunka 2077, a teraz chcący wrócić do tej gry, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Rzadko kiedy w tak emocjonalny sposób rekomenduję wam obejrzenie czegoś, ale nawet jeżeli nie oglądacie anime, myślę, że warto zapoznać się z tą dziedziną sztuki i warto zobaczyć, jak dobrze można realizować tego rodzaju opowieść o wzlocie i upadku i koryjskim człowieka. Bardzo wam polecam Cyberpunk Edgerunners na Netflixie od studia Trigger i CD Projektu Red. My się widzimy innym razem. Do następnego.